Cześć, tutaj Elfik. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak wygląda przygoda z nurkowaniem z perspektywy oszołoma, który chciałby w życiu spróbować wszystkiego, czyli z mojej perspektywy. Będzie o tym, jak wyglądają takie wyjazdy nurkowe, jak przebiega nauka, czego się trzeba nauczyć, jakie są przeciwwskazania, w sensie czy każdy może nurkować. No a jeszcze przy okazji na końcu będą moje szalone przygody z Półwyspu Synaj. Także zapraszam na odcinek. To może zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli od tego, czy każdy może nurkować. Wielu zapalonych nurków na pewno odpowie wam, że nurkowanie jest dla każdego, ale moim bardzo skromnym zdaniem kwestie bezpieczeństwa są szalenie ważne, dlatego o nich tutaj opowiem. Najważniejsze to nie zatajać swojego stanu zdrowia przed instruktorami i mówić wszystko jak u księdza na spowiedzi. Ale muszę uczciwie powiedzieć, że przeciwwskazań do nurkowania w sumie nie jest aż tak dużo. Dotyczą one głównie chorób układu oddechowego, zmian rozedmowych w płucach i oczywiście mówię to, co przeczytałam w podręczniku nurka, tak? A nie, że ja to sobie teraz wymyślam. Ograniczeniem nie jest natomiast ani wiek, ani gabaryty, ani choroby układu krążenia, pod warunkiem, że ciśnienie jest uregulowane, a schorzenie pod kontrolą lekarską. To może teraz trochę o tym, jak przebiega nauka. Z mojej perspektywy nauka nurkowania jest trochę jak nauka jazdy samochodem od zera. Jest dosyć dużo rzeczy do zapamiętania z wielu różnych dziedzin i od tego, czy je zapamiętamy, no zależy nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Są na przykład zagadnienia z fizyki, żeby wiedzieć, co się z tobą dzieje pod wodą. Zagadnienia związane z fizjologią, bezpieczeństwem, komunikacja pod wodą, techniki pływania, wiedza o faunie i florze, obsługa i konserwacja sprzętu. I to jest zakres wiedzy na pierwszy poziom i kursy zwykle trwają kilka dni. Są też ćwiczenia praktyczne, w czasie których należy na przykład zalać sobie maskę pod wodą, a potem pozbyć się tej wody z maski też pod wodą. Albo należy pod wodą, nie wiem po co powtarzam ciągle, że wszystkie ćwiczenia odbywają się pod wodą, ale na wszelki wypadek wolę wyrażać się jasno. Należy pod wodą wypuścić ustnik, a następnie go złapać, kiedy nam odpływa. Teraz te ćwiczenia to dla mnie bułka z masłem, ale pamiętam, że kiedy byłam na wykładach, to wiele osób spoglądało z takim lekkim przerażeniem na instruktora, który wyjaśniał nam, co będziemy robić za kilka godzin. I wiem, że to z początku może się wydawać trudne, ale w praktyce takie nie jest. Moja przygoda z nurkowaniem zaczęła się w 2018. Miałam kilku znajomych, którzy nurkowali i uznałam, a w zasadzie oni uznali, że to może być bardzo ciekawy materiał na mój kanał podróżniczy. Bałam się, że moja lekka klaustrofobia będzie przeszkodą, dlatego najpierw testowo weszłam do wody na jeziorze Piłakno po szybkim kursie. Wtedy moją kamizelkę obsługiwał instruktor, a ja tylko komunikowałam mu za pomocą gestów, jak się czuję. Okazało się, że wszystko mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba, a klaustrofobia nie jest przeszkodą, dlatego zrobiłam sobie kurs KDP P1. Odpowiednikiem jest Open Water Diver w PADI. Ten pierwszy daje możliwość nurkowania na otwartych wodach do 20 metrów, a drugi do 18. Oba uprawnienia są respektowane międzynarodowo. W Polsce zdobycie takich podstawowych uprawnień, czyli że nie jedziecie na Chorwację i tam sobie robicie, tylko tutaj w Polsce, to koszt około 2000 zł. Zanim zapisałam się na wyjazd do Egiptu, to zrobiłam jeszcze dodatkowe, nieobowiązkowe uprawnienia płetwonurka nitroksowego, czyli że mogę już pływać na powietrzu wzbogaconym tlenem, co sprawia, że się lepiej czujemy, jeżeli ktoś jest ciekaw, po co mi to. Dodatkowo zrobiłam jeszcze zejście przypominające na Deep Spocie w Mszczonowie, który jest aktualnie najgłębszym basenem świata i będzie najgłębszy jeszcze przez około pół roku, bo w Anglii budują głębszy. Zarówno wyjazd do Egiptu, o którym opowiem za chwilę, jak i te szkolenia przypominające, o których mówiłam przed chwilą, robiłam z ekipą z Na Lofoty. Powiem tak, zazwyczaj lubię robić sobie wszystko sama, ale w przypadku takich rzeczy skomplikowanych organizacyjnie, jak na przykład wyjazdy nurkowe, ja wolę polegać na osobach, które się na tym znają, a Adam i Agata z Na Lofoty się znają najlepiej. Ja na przykład bardzo lubię, jak ktoś mi bardzo dokładnie wyjaśni w mailu, krok po kroku, co trzeba spakować, jak dokładnie będzie przebiegał wyjazd, jakie są dodatkowe atrakcje. I w razie potrzeby też pokażą, gdzie są najlepsze restauracje, gdzie można dobrze zjeść, jak nie zostać oszukanym i mogą się też za nas wykłócać na lotnisku, jeżeli coś będzie nie tak. Także ja polecam. I to nie jest tak, że ktoś mi zapłacił za to, że ja ich tutaj reklamuję. A mógł mi zapłacić. W każdym razie mówię to
dlatego że ten wyjazd był fantastyczny i to jest taki bardzo ludzki odruch, żeby zwyczajnie podziękować za fantastyczny wyjazd, tak? No. Więc nie myślcie sobie, że ja tutaj robię reklamy i że ktoś mi tutaj pieniążki do kieszonki dał. Nie dał. A mógł. Cena wyjazdu do Egiptu to w tym przypadku było 2,5 tysiąca złotych plus 1500 zł za bilety do Egiptu w obie strony, plus dodatkowo koszty ubezpieczenia, plus koszty testu PCR na koronawirusa. Chyba już wolno mówić na YouTube słowo koronawirus, tak? I nie demonetyzują za to filmików. Mam nadzieję. Ja dodatkowo wypożyczałam cały sprzęt, bo jeszcze nie mam swojego. I wypożyczenie kompletnego sprzętu to jest około 20 euro za dzień. I te wszystkie ceny, które ja wam tutaj podaję, są takie bardzo mocno organizacyjne, bo zakładam, że jeżeli ktoś się mocniej zainteresuje tematem, to sobie już dokładniej wyszuka. Ale orientacyjnie, żebyście wiedzieli. No dobrze, to teraz wam opowiem, jak wyglądają takie wyjazdy. Chciałam powiedzieć, że przeciętne wyjazdy, ale to zdecydowanie są wyjazdy ponadprzeciętne. Odebrałam właśnie wyniki testu na COVID. Na szczęście wszystko jest w porządku, więc z czystym sumieniem się wreszcie mogę zacząć pakować. I testy PCR kosztują około 400 zł, jeżeli ktoś jest ciekaw. Także to trochę podwyższa koszt tej całej wyprawy. No ale dobra, pokażę wam może sprzęt, może ktoś akurat jest ciekaw. No i co ja wam tutaj mogę pokazać? Płetwy to wiadomo, to jest aparat do nurkowania, pianka, buciki, kapturek, butle będziemy i pasy balastowe będziemy wypożyczać na miejscu. I tutaj mam jeszcze taki bardzo prosty, najprostszy komputerek. Z tego co mi wiadomo, to on kosztuje około 700 zł. No, na razie ja sprzęt wypożyczam, ale myślę, że na przyszłych wyprawach już będę zaopatrzona w swój własny. Także tak to wygląda. Jest sobota, zaraz będę jechała na lotnisko i w ogóle się nie czuję tak, jakbym miała właśnie odzyskać swoje dawne życie. Jakoś tak chyba się boję ucieszyć i dopiero, jak już wyląduję na miejscu i sobie naleję ten rytualny pierwszy kieliszek wina, o ile w ogóle w Egipcie można napić się wina, to dopiero chyba wtedy uwierzę. Ale na razie się trochę boję. W sumie zawsze bardzo lubiłam oglądać vlogi podróżnicze, ale sama nigdy nie chciałam ich nagrywać, bo uznałam, że to nie dla mnie i to jest taka dopiero pierwsza moja próba. Także sorry. Nie, w sumie to nie będzie vlog, pewnie vlog. W sumie to nie będzie vlog, pewnie jak wrócę do domu, to jeszcze nagram jakiś scenariusz, żeby tam przez przypadek nie podać jakichś błędnych informacji, żeby nie rzucać tak sobie spontanicznie ciekawostek, tylko je najpierw sprawdzić. Także pewnie większa część tego filmiku to będzie skrypt. No, to widzimy się w Egipcie chyba. Na miejscu życie wygląda bardziej jak w wojsku niż na wakacjach, chociaż pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi. Śniadanie o 8, a już o 9 w bazie jest duży ruch i każdy kompletuje swój sprzęt. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi i wszyscy noszą pudełka. A pudełka bywają ciężkie, bo jest w nich m.in. jacket, który ma około 5 kg i pas balastowy. Mój miał około 10 kg. Jeszcze trzeba sobie zorganizować butle, te są na miejscu, sprawdzić ją, zanieść tam, gdzie będziemy to sobie wszystko montować, a potem zamontować sprzęt i założyć piankę, jeżeli będziemy nurkować na miejscu. I wtedy idziesz sobie z tymi 30 kg sprzętu na sobie, bo do tego jeszcze dochodzi 15-kilogramowa butla, i masz na sobie piankę. Wcale mi nie jest za ciepło. I jest 40-stopniowy upał, a ty patrzysz z taką nostalgią na ludzi, którzy są na plaży i zastanawiasz się, jakim cudem doszło do tego, że ze wszystkich sportów świata ty wybrałeś właśnie ten. Ale potem wchodzisz do wody i się robi cudownie. Jeżeli miejsce nurkowania było od nas oddalone, a zwykle było, to pakowaliśmy się na nowoczesne pick-upy i jechaliśmy na miejsce. Chociaż nie zawsze były to nowoczesne pick-upy. Wycieczkę po okolicy. Jesteśmy na kanionie. Gdzieś wam to znajdę na mapie.
jak do tej pory to jest najpiękniejsze miejsce, w jakim ja nurkowałam. Te góry, które widzicie na horyzoncie, to już jest Arabia Saudyjska. I kurczę, dzisiaj były takie fale, że no, zwątpiłam w swoje umiejętności. Przez ostatnich kilka dni szło mi bardzo dobrze. O, tam jest Arabia Saudyjska, to... Przez ostatnie kilka dni szło mi fantastycznie. A teraz, jak zeszłam i poczułam te podwodne fale, to ła, no, ekstremalnie. A widoczki takie. No w sumie dokładnie tak wyobrażałam sobie Egipt. A to jest takie miejsce dla nurków. Składujemy tutaj sobie butle, dżakety i wszystko. O. I tutaj jest takie ładne miejsce do odpoczynku. I'm filming a video for my YouTube channel. You're going to be famous. Na miejscu rozkładaliśmy dywany i się montowaliśmy. Każdy swój sprzęt zakłada sam. Mi nauczenie się tego zajęło sporo, ale za 10 razem wreszcie zapamiętałam. A potem każda grupa po kolei wchodziła pod opieką instruktora do wody. W naszym przypadku byli to lokalni instruktorzy. I mi trafił się naprawdę wspaniały instruktor, który oprócz tego, że jest certyfikowanym nurkiem, to jeszcze jest wykształcony w kierunku medycyny nurkowej, więc czułam się naprawdę bardzo bezpiecznie, nawet w sytuacjach mocno ekstremalnych. Nie wiem, czy to dałam do tytułu, ale jeżeli dałam, to pewnie co najmniej kilka osób zastanawia się, o co chodzi z tym moim oślepnięciem pod wodą. Więc już od kilku dni miałam uczucie, że moje oczy są bardzo mocno wrażliwe na słoną morską wodę, a morze czerwone jest dużo bardziej zasolone niż inne morza, w jakich pływałam. I już nawet najmniejsze kropelki sprawiały, że dostawałam olbrzymiego światło wstrętu i że oczy tak bardzo mocno mnie szczypały, że nie byłam nawet w stanie ich otworzyć. I tak się złożyło, że wczoraj na tym kanionie, który pokazywałam Wam pewnie w kilka poprzednich ujęć temu, to tam zdarzyła się taka sytuacja, że już pod wodą poczułam, że dosłownie kropelka wody dostała mi się do oczu. I to nie tak, że coś było nie tak z maską, nie o to chodzi, że woda dostała mi się do maski, tylko podczas zakładania tej maski, po prostu kiedy ją strzepywałam, to kilka kropelek musiało mi się dostać do oczu i niestety te kropelki zaczęły się uaktywniać, kiedy byliśmy na około, nie wiem, 10-15 metrach, jakoś tak. I powiem tak, to było o tyle niekomfortowe, że pod wodą nie da się mówić, a dodatkowo jeszcze, no... porozumiewasz się z ludźmi tylko gestami. Więc przywołałam mojego instruktora i dałam mu znać, że ze mną wszystko jest w porządku, ja się czuję dobrze, nie panikuję, tylko taki wystąpił problem, że zupełnie nic nie widzę. Nie byłam w stanie ani na chwilę otworzyć oczu. No i na szczęście instruktor mnie spokojnie przetransportował na brzeg, oczywiście z zachowaniem przystanku bezpieczeństwa i tak dalej. I ponieważ ja nic nie widziałam, to nie byłam w stanie też obsługiwać mojej kamizelki, więc on tą kamizelkę obsługiwał za mnie, a jedyne co ja robiłam w czasie tego transportowania, to tak delikatnie machałam nogami, żeby było łatwiej mnie nieść. I podejrzewam, że dla innych osób to musiało wyglądać tak, jakby on transportował zwłoki. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest oślepnąć pod wodą, to mówię, niezbyt przyjemnie, jeśli mam być szczera, ale też nie panikowałam za bardzo. No. Ale akurat jeszcze w ogóle tego dnia były strasznie silne prądy i tak po prostu czułam, że rzucało mną jak workiem ziemniaków po prostu i próbowałam nie wpaść na rafę koralową, ale uważam, że poradziłam sobie z tą sytuacją. Więc odpowiadając na pytanie z tytułu tego filmiku, czy każdy może nurkować, to zdecydowanie nie polecałabym tego osobom, które cierpią na... Nie widzę cię, tu jesteś. Przydasz, chodź tu, przydasz się. Nagrywam właśnie filmik na temat tego, czy każdy może nurkować. Czy każdy może nurkować twoim zdaniem? A jak ktoś ma ataki paniki? Też może. No to dobra, no to... Proszę bardzo, skoro tak powiedział Pan Jezus, bo ma ksywkę Jezus, to najwyraźniej każdy może, ale ja osobiście nie polecam mimo wszystko nurkowania osobom, które mają ataki paniki i które szybko panikują, bo można spanikować w takiej sytuacji, no. A ja nie spanikowałam. Całkiem nieprzyjemnym uczuciem jest też ciśnienie w uszach i istnieją sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić, ale wiem, że dla wielu osób to będzie całkiem spory problem. Dla mnie akurat nie był.
Ale naprawdę zdecydowanie nie polecam nurkowania osobom, które mają ataki lęku, ataki paniki lub które generalnie są panikarzami, bo panika to jest najgorsza rzecz, jaka może nas spotkać pod wodą. Między innymi dlatego, że mamy wtedy odruch, że chcemy bardzo szybko wypłynąć na powierzchnię, a z pewnych głębokości po prostu jest to bardzo niebezpieczne. Ja na tym wyjeździe skupiałam się głównie na poprawieniu swojej techniki pływania. I na przykład tutaj widzicie, że macham rączką, a tutaj ostatniego dnia już nie macham rączką. No dobra, jeżeli chodzi o samo nurkowanie, to na razie tyle. Jeżeli oczywiście ktoś ma jakiekolwiek pytania, to zadawajcie w komentarzach. Nawet jeżeli nie będę znała odpowiedzi, to zgłoszę się do kogoś, kto być może będzie znał odpowiedź. Ale nie wyłączajcie jeszcze odbiorników, bo tymczasem zapraszam Was na część bardziej podróżniczą niż sportową, czyli na takie szalone przygody z Półwyspu Synaj. Tak, z tego Półwyspu Synaj. Jak wspominałam na samym początku, organizatorzy wyprawy zadbali o to, aby były także inne rozrywki poza nurkowaniem i ja w swej śmiałości zdecydowałam się na szaloną wycieczkę po pustyni w 40-stopniowym upale. Pojechaliśmy na wycieczkę do Białego i Kolorowego Kanionu. Ten pierwszy wyglądał niemal tak jak słynny kanion Antylopy w Arizonie. Niesamowite widoki. Przewodnik opowiadał o życiu na pustyni oraz faunie i florze, choć tego ostatniego to nie było aż tak za dużo, bo to jednak pustynia. Tak? Ja myślę, że już z pozycji naszych cieni można wywnioskować pozycję słońca, ale na wszelki wypadek pokażę. Dokładnie nad nami. Ciekaw, jak wyglądają kibelki na pustyni. Tu jest kibelek na pustyni. Po lunchu złożonym z sałatki, ziemniaku z ciecierzycą i ryżu chyba z jaśminem oraz dokarmianiu bardzo atencyjnego beduńskiego kota pojechaliśmy na szalony rajd na pustynię. To było ekstremalne. Kierowca zrobił nam naprawdę rajd Paryż-Dakar, a ja czułam, że żyję. Do czasu aż znowu oślepłam, tym razem od piasku i słońca. To chyba tyle na dziś. No. Subskrybujcie ten kanał, dlatego że bardzo rzadko wrzucam, więc nigdy nie będziecie mieć spamu moimi filmikami w waszym feedzie na YouTube. I można wygrać pocztówki. A skoro to już o tym mowa, to zapraszam Was na losowanie pocztówek. I jak zwykle przypominam, że aby dodać się do losowania, wystarczy napisać w komentarzu zawsze pod najnowszym filmikiem, że się zgłaszacie. W jakiejkolwiek formie można to dopisać. Dlatego że zawsze zbieram rzeczy do losowania. Rzeczy, nie jesteście rzeczami, jesteście ludźmi. Zawsze zbieram niki swoich widzów spod najnowszego filmiku, więc jeżeli nie zostaliście wybrani teraz, to zapiszcie się w kolejnym filmiku. I właśnie dlatego warto subskrybować. Gdzie jest mój garnek do losowania? Mam dzisiaj garnek do losowania. Dobra, widzę, że bateria mi się kończy, więc szybko losuję, szybko losuję, szybko losuję. A! Dobra, mam.
Nie widzieliście garnka, ale to nic. Pocztówkę wygrywa widelka przez V. Koniecznie, widelko, napisz mi maila na adres elfictravelmapa@gmail.com. Mówię, muszę mówić szybko, bo mi się bateria kończy. Napisz mi maila na adres, tak. elfictravelmapa@gmail.com i potwierdź mi w komentarzu, że to ty wysłałaś tego maila, żeby się ktoś nie próbował pod ciebie podszyć, a ja ci wtedy wyślę zdjęcie z pocztówkami, jakie posiadam. A jeżeli lubicie elfy albo podróżowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Co ja... Wiecie, co zrobiłam? Padła mi bateria w kamerze, więc powiem wam tutaj, co przed chwilą zrobiłam. Otóż w świecie nurkowania, kiedy chcesz powiedzieć, że wszystko jest w porządku, to nie możesz pokazać okejki, bo to oznacza, że płyniemy na górę. W świecie nurków okejka wygląda tak. Palce powinny być złożone, ale ja nie dam rady. No, to jest okejka w świecie nurków i odruchowo po prostu zamiast pokazać okejkę, czyli łapkę w górę, to pokazałam tak. Także taki smaczek macie na koniec. To widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!